Ale chodzi pięknie. Ła. Zaczynamy. Ogień. Tak, jest ciepło, Tak, jest bardzo ciepło. Czuć, że będzie ciepły dzień, bo to się... Jeszcze nie, jeszcze go do podbieraka nie wsadzi. No ale to w ciągu tam 20 minut trzecia ryba. No, daj go ty. Też krótki. Krótki wariacik. Ale kurwa, chyba leczne jest. Tak, tak, ale zobacz, na jakiego dżera wyjechał. Nakręcasz coś? Wiesz co, no mam kamerkę włączoną. Ale na takiego dżerka wyjechać ryba wyjechała to... O, wypiął, elegancko, nawet nie trzeba było. Sama obsługa. I to są te dżerki, co ci mówiłem, od Kaszub Bite właśnie, wiesz? I zobacz, widzisz? Ładnie go już pogryzł. Tak. Rękodzielnicy. Wiesz co, wezmę jeszcze. Włączyłem teraz już kamerę, bo... Ale w opadzie dżerka piękny strzał. No nie wciąłem. Jak mu dałem pauzę, wiesz? Ale pięknie, pięknie strzelił, naprawdę. No w łokciu poczułem. Czyli zobacz, u ciebie na mansa, a tutaj twarda przynęta i już dwa takie strzały, po, to fajne no. Ten był fajny strzalik, naprawdę. Ale że wiesz, fajnie, bo w opadzie strzelił, to też jest pauza, a ten dżerk jest taki tonący, opadał sobie. Tak. Siedzi? No, ale króciaczek? Króciaczek. Ten to będzie pistolecik najmniejszy. Kurwa. Najmniejszy. Pokazać? Pewnie wypluje zaraz. No, ale malutki. I na żelastwo. Zobacz, nasz kurwa ma ten. Połowa tamtego. To jest Lamiglas? Ten? Kijek? To ile to już lat masz? Słuchaj, ponad 10 to na pewno. Ponad 10. Ponad 10. I to jest Hexagen? Co to tak. Jest? 4000, tak? 3000. Fajnie, bo że kordka ma te wahadło, nie? No właśnie. Ale to jest taki sklonowany trochę Sahara. Tak. Mniej więcej, 2500 tak, czy tam. Tak, tak. No nie każdy lubi tą podwójną korbkę. Mi akurat to nie przeszkadza. Ale jest przydatna podwójna korbka, uważam, że przy, wiesz, w tym momencie. I od razu masz... Tak. Hamulec walki, tak? Tak, tak. No to jest... To mi nigdy nie pasowało, tyle samo zwolenników, co i przeciwników. No to ja jestem akurat... nie pasuje mi. Śmieszna rzecz przy tym kołowrotku, że jak kobicie w butiku spodobała mi się estetyka wykonania. Oho.
Nie, no, fajne. Shimano są dobrze wykonane. Miękkie korbki, fajnie, ładny nawój równy jest. Miękkie są te knoby, tak? Znaczy to jest plastik, ale nie, no jest ładnie wyprofilowane i są. I jest przyjemny w dotyku. Ładny jest, te, no mówię, hamulec jak hamulec, ale jest bardzo płynny. Zapasowa szpula jest do tego? Tak, tak. Co jest, to jest aluminiowa szpula? Tak, i druga też aluminiowa. Aha, bo czasami dawali gdzieś tam w zestawach plastikową. Nie, drugą, nie, nie. Właśnie co jest teraz też. I to jest 5 łożysk. Rzadkością, że jest tak? Szpulka, tak, dodatkowa tu jest. Także w razie awarii, druga gotowa, aluminiowa, pstryk, jedziemy. Nie. Fajny zestawik. Uważam, że jest zaskok też fajny. Do lekkiego łowienia. Mimo, że 3,5, 3000, ale kołowrotek jest niewielki. Jest, się... nie, jest niewielki, ale... Aczkolwiek tendencja kołowrotków, kiedyś 4000 kołowrotek, prawda? A teraz to była różnica. Była różnica. A teraz właściwie... A no, to jest Zauber. Ryobi, tak? Tak. 4000 właśnie. Czyli tak jak kiedyś mówię... No, ja jestem zwolennikiem właśnie widać, przedniego, jak tak, już chodzi o spinningowe kołowrotki, zwolennikiem przedniego hamulca no, na szpuli. Jest średnica większa, ale sam kołowrotek można powiedzieć, że jest mniejszy. No przez to, że ma przedni ten hamulec. Ma fajnie wyprofilowany do schodzenia tutaj, a tak, ten... Bardziej ma ostrykant. Bardziej ma ostrykant. No ale jak rzucamy cięższymi, to nie, w niczym nie przeszkodzi. I tutaj masz Foxa Prisma, tak? Tak, Foxik. Idealny kijek. Po prostu nie czuć... I to jest do 35 gram. 2,70 to jest? Tak. Nie. Tak? 2,70. Tak. 2,70. Ale się odnosi wrażenie, że kołowrotek... Rękojeść jest tej fajna, kilka. Nie? Bo jest taka tak, gruba. Fajnie wykończone. Fajny układ pod sandacza kij, no. Fajny układ przelotek, tak? Bo pierwsza jest inaczej wyprofilowana, prawda? Do, i lepiej plecionka schodzi. Tak, niż widzimy do innych. Jest bardziej położona w przód. Mhm. Też ciekawa rzecz. No i fajne wykonanie, jest po prostu precyzyjna. Na czopie oczywiście. Czy ogólnie zadowolony? Bardzo ogólny. Jak już wspomnieliśmy też o estetyce wcześniej, też wykonanie tego też cieszy. Tak, ale fajna ta czerwona wstawka. Tak, 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 jest fajnie. Koreczek oczywiście z tyłu na końcu jest gumka. Cienki w uchwycie, mimo takiego ciężkiego rzutów, jest super. Kij dobrze wyważony. Bardzo dobry. Dobra, łowimy. Znowu w opadzie jerk, ten sam. O! Ale też krótki. Nie, ja wezmę go tutaj. Ale bardzo ładnie te ryby tutaj chodzą, mimo że są krótkie. Nie, to dla mnie to jest, wiesz... Ale chodzi pięknie. Ła. Tak, bo blaty obłowione, to płyniemy na głębsze. Próbujemy na 4-5 metrów. 4-5 metrów będzie. Niestety głębsze miejsca okazały się być mało trafionym pomysłem. Ryba przestała wychodzić po godzinie rzucania. Postanowiliśmy spłynąć. Zapraszamy do subskrypcji kanału. Zostaw łapkę w górę dla zasięgu. Na sam koniec coś specjalnego dla Was. 15% rabatu na przynęty, na jerki od Kaszub Bait. Elo, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.